Szymek? Powiesz cześć? Cześć! A Dzidzi? Pa, pa! Bombl jeden! Mama troszeczkę ma pracy w domu, prawda, Szymek? Dlatego trzeba było, żeby tata zabrał chłopców ze sobą. I razem co robimy, Szymuś? Co tata mówił, że będziemy robić? Wozić co? Wapno! Na wapno, tak. O, chodź tu, Wojtuś. Wczoraj na szybko pan przywiózł, ale że tata nie miał przygotowanego, gdzie tego zwalić, bo robiliśmy wczoraj porządki troszeczkę z drzewem w lesie. Przerabialiśmy z drzew, robiliśmy drewno, o, może tak. Więc to na szybko zrzuciłem sobie ze szczytu chlewni, no i dzisiaj sobie to przewożę. Widzicie, mamy tu pełno różnego rodzaju potrzebnych rzeczy, najważniejsze do pracy w lesie, nim dwa. Ale plus tam jeszcze rękawiczki i inne historie. Bo ostatnie dni dosyć pada, więc no warto mieć coś na przebranie i tak dalej. Więc no dopiero dzisiaj udało mi się przygotować. Tutaj palety sobie dokładam. Aha, no to świetnie zrobiłem, że muszę akurat paletę włożyć. Chłopaki, tata włączy tutaj. Nie, nie kończymy rozmawiać jeszcze. Tata weźmie tu na parking. I chłopaki nie grzebią mi, już są nauczeni, że nie można nic robić. Chociaż choćby chcieli, to teraz i tak nie odjadą. Wojtuś, ty nie dodawaj gazu. A, mam cię. Jaką? Dobrze ci. A ty co? Chciałbyś jechać? A co to, Dzidzi broi? No broisz, tata zmniejszył obroty, żebyś nie mógł większych włączyć. Brojku jeden. Ty, uwaga, Szymek. O. Musimy jeszcze powywozić worki zużyte, tak? Tata mówił, trzeba jechać zawieźć, bo niestety brakuje firm, które odbierają. Była taka firma, która przyjeżdżała i odbierała nam, a teraz jest Krops i trzeba samemu kombinować, więc worki zbieramy. I tutaj też jest jakby plus RSM-u, że nie mamy tego odpadu właśnie w postaci worków pustych. Tata ma opowiadać? Tata wam zawsze bajki opowiada, tak? A powiedz, o czym tata ostatnio opowiadał. O jakich pieskach? Baba. O babci? Tak. Szymek, opowiedz, o czym tata ostatnio opowiadał. O piesku. O jakim piesku? A o Nince, nie? Tak. I co ta Ninka robiła, jak tata opowiadał? Biegała sobie z Karusiem, tak? Tata później będzie opowiadał, teraz chwilę tutaj poopowiada. Czy już ma tata nie opowiadać? Nie, baba. O babie? Tata też opowiadał o babie, jak Wojtuś mleko rozchlapał, prawda? Pamiętasz? Co Wojtek zrobił, Szymek? Płatki na mleku tak rozchlapał wszędzie? Ja cię kręcę. Mama wszystkie płatki rozchlapała? Tak. Tak? Tak? O, ty bąblu jeden. O! Za chwilę tata będzie opowiadał, tylko najpierw tata skończy do kamery opowiadać, dobra? Ła! No tu mam kamerę, ty. Brojek, gdzieś Dzidzi chciał broić. Zaraz tata będzie opowiadał. Dobra, to najwyżej tata na chwilę skończy nagrywać i będzie opowiadał. Aha, nie powiedziałem jeszcze tylko jednego. Co to jest? To jest wapno granulowane z magnezem i z siarką. Trochę z konieczności musiałem kupić, ale to w sumie powiem wam podczas kolejnego materiału, już pewnie z rozsiewu tego wapna. Troszkę będzie zmian, znaczy zmiana. Mała nowość, powiedzmy, wejdzie do gospodarstwa, ale to jakoś tam, nie wiem, nic specjalnego, no ale będzie to mała nowość. Co teraz będziemy robić, powiedz? Co to jest? Dzieło. Drzewo. I co będziemy robić z drzewem? Układać. Skąd tata będzie brał drzewo? Nie wiem. Stąd tu, co to jest? Stąd? Czyli z? Z przyczepy. Z przyczepy będzie tu układał, tak? W
wczoraj z dziadkiem, był wczoraj dziadek Włodek i dziadek Kazik i z poziomicą ładnie ułożyliśmy tutaj palety, żeby deski. Tutaj mamy deski, mamy też na łaty pocięte, przygotowane, potem to trzeba obrobić jeszcze. I tam beleczki, żeby to równo leżało, żeby gdzieś tam się jakiś nie wybaczył, nie był krzywy, wypaczył, nie był krzywy i tak dalej. I teraz tata jeszcze resztę przywiózł dzisiaj i musimy znowu poukładać. To są, wiesz, Szymek z lasu, te drzewka, które wiatr poprzewracał. O, tu mamy poziomiwicę. A Wojciuś, co ty robisz? Opa, opa? Jak robisz? Pokaż. O ty! I hopa! Jak widzicie, znowu koło leży osobno. Tym razem jest to moja wina, ponieważ źle przykręciłem tą śrubę. Nie trafiła ona w to miejsce. Tutaj w tą dziurkę. No i co? I wyleciało, no. Chociaż to tam nie jest żaden problem. Problemem, wiecie co, jest to, że... Słuchajcie. O. Łożysko kaput. Jeszcze nie patrzyłem, jak tu się za to zabrać, czy to odkręcić tą nakrętkę. Tak to wygląda, że chyba tak. No ale kurde. To jest chyba ewidentnie wynik tego, że gdzieś to stało, nie wiadomo gdzie. I o. Szmelc. Jednym słowem szmelc. Chociaż sama maszyna naprawdę robi fajną robotę. Ja jestem naprawdę zadowolony. Zaraz pójdziemy na pole. Miałem parę dni przerwy, bo troszkę mi się pchało. Ten groch, w miejscach, gdzie tego grochu było po prostu więcej, tej masy było więcej, tutaj się zapychał na tych odkładniach, na tych zębach. No i co? No i po prostu zapychało się dziadostwo, pchało się, no i takie kupy się robiły, więc postanowiłem, że to nie ma sensu. Poczekamy, troszeczkę popadał deszcz, przyszło słonko i tak na zmianę, tak na zmianę, tak na zmianę. I dzisiaj było idealnie, naprawdę. W niektórych miejscach, gdzie była potężna glina, zobaczcie, powywalał całe takie... O, tak wygląda moja ręka. Przy tym całe takie płaty ziemi, kawały ziemi, bryły. Potężne. Najgorzej jest tam na poprzeczniaku, gdzie jeździłem tak i potem poprzeczniak zrobiłem w poprzek. To są naprawdę takie kloce, że ciężko byłoby je w ogóle ruszyć. No liczę na to, że trochę popada. Tu już zresztą widać, tu robiłem przed deszczem. No tu mamy naprawdę bardzo, bardzo ciężką glinę. Zawsze jest problem, żeby to uprawić, potem doprawić. Zobaczcie, jak to wygląda. On, ten głębosz jak jedzie, to takimi warstwami widać, że ta ziemia opada. Zresztą widać, zobaczcie. Tu jest pasek ziemi, tu jest pasek ziemi, tu jest pasek ziemi, tu jest pasek ziemi. I to tak na tej glinie umie tak warstwami łup, łup, łup spada. Nie leci jeden taki jeden pióropusz, ale za to zobaczcie kawałeczek dalej, gdzie glina się kończy, ta potężna. Zobaczcie. Wygląda wręcz bardzo fajnie. Wygląda tak, jak mówiłem, same paski poprzecinane, tak jakbyśmy go nożem przecięli, tą ziemię jakbyśmy nożem przecięli. No jest, podoba mi się, taki efekt mi się podoba. A tak wygląda nasza taka łączka miodna, pszczela, nawet widać pszczółka sobie tutaj lata. O, proszę bardzo. O, siedzi. To nam zostało tak naprawdę po gradobiciu. Po tej nawałnicy, która u nas przyszła, tak naprawdę został chyba tylko krzywoszyj. To jest właśnie to, co tutaj widać. Nasiona dostałem od Adama razem z koszulkami. Jest rolnik, jest żywność. I tutaj słonecznik, który praktycznie dziko nam się wysiał. I reszta, mieliśmy tutaj całą łączkę. Reszta szlak trafiła. Tak naprawdę nie ma, no nie ma nic, co widzicie. Zostało tylko to. Ponowna porcja opału w natarciu. Czulek już częściowo sobie porąbał, coś sobie, mi w sumie porąbał większe te klocki na małe, więc bardzo dużo już jest takich porąbanych. Będziemy, znaczy przywozimy i tutaj pomału sobie kipruje. O, z plandeki leci woda. Nie ładujemy też pełnych przyczep, żeby przy wysypywaniu gdzieś tam się burta nie roz... Raczyła. Chyba
chyba łańcuch jest luźny, wydaje mi się, tak? O, jasne. Łańcuch jest luźny. Gdzie jest Karo? Nie ma. Dobra. O, kurde. Muszę sobie lusterko rozłożyć. Do lasu składam. Ajajaj. O. Żeby widzieć, jak się kipruje. No jeszcze mamy kilka kursów. Kilka przyczep będzie, nie wiem, dwie, może trzy. Zobaczymy. O, śmiało mogę jeszcze troszeczkę ją podnieść do góry i ewentualnie ruszę do przodu. No sporo nam poniszczyło też w lesie. Kilkadziesiąt drzew przewróciło. Ale to... Co się dało, to tak jak widzieliście, zostało. Z czego się dało, to zrobiliśmy bardzo ładnie. Teraz pomalutku. Z czego się dało, zrobiliśmy belki, zrobiliśmy deski. A co się nie nadaje, to na opał. Chłopaki, pomachacie? A Wojtuś? Pięknie.